kwotą 52 tysięcy złotych ełcki ratusz dofinansuje w tym roku służby mundurowe. Uchwałę w tej sprawie przegłosowano dzisiaj podczas sesji Rady Miasta. 15 tysięcy złotych otrzyma Komenda Powiatowa Policji w Ełku. Pieniądze przeznaczone będą głównie na remont pomieszczeń. Otrzymana kwota bardzo się nam przyda, powiedział Krzysztof Kurzynowski, zastępca komendanta powiatowego ełckiej Policji. Ta kwota 15 tysięcy złotych przeznaczona będzie na wyremontowanie dwóch pomieszczeń służących dla policjantów, jak i naszych petentów. Dokładnie chodzi o dwie toalety, które znajdują się w fazie obecnie remontu. Brakowało nam tylko pieniędzy na to, żeby dokończyć ten remont. Pieniądze trafią również do ełckich strażaków. Otrzymane 37 tysięcy złotych przeznaczymy na budowę ześlizgu na komendzie przy ulicy Suwalskiej, co znacznie przyspieszy czas dotarcia strażaków do samochodu podczas wyjazdu na akcję, mówi Sławomir Litwinko, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Planujemy wybudować ześlizg w naszej strażnicy na ulicy Suwalskiej 50, czyli urządzenie, przy pomocy którego strażacy ze swego miejsca bytowania na pierwszym piętrze będą w bardzo szybki sposób przemieszczali się do garażu wyjazdowego do pojazdów pożarniczych. Nasza komenda jako jedna z niewielu, jeśli już nie ostatnia w województwie warmińsko-mazurskim, nie posiadała takiego ześlizgu, a to na pewno ten czas wyjazdu zdecydowanie skraca. Wszyscy strażacy w Polsce czas wyjazdu od momentu zgłoszenia mają określony na 30 sekund w ciągu dnia i 60 sekund w ciągu nocy, więc na pewno bardzo nam to ułatwi. Miasto chętnie wspiera służby mundurowe, gdyż wyraźnie przekłada się to na poprawę bezpieczeństwa, mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Co roku staramy się przekazywać środki pieniężne na zarówno zakup wyposażenia, a także na dodatkowe służby normatywne policjantów i przyjazdy oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji do Ełku po to, żeby poprawić stopień bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście. I przyznaliśmy 37 tysięcy złotych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku z przeznaczeniem na wybudowanie ześlizgu przy ulicy Suwalskiej. W budynku Straży Pożarnej takiego ześlizgu nie ma. Strażacy do tej pory muszą przemierzać schody, żeby dotrzeć do garażu. To wydłuża okres dotarcia do samochodu, a także do miejsca zdarzenia. Stąd zdecydowaliśmy się przeznaczyć te środki jako wsparcie miasta Ełku dla naszych strażaków.